Cześć kochani, to ja, Wasz Wojtas. Szalejemy, szalejemy. Filmik, jak tworzyć ryfy, ryfy. No przecież nie umiem mówić, no nie umiem mówić, nic nie potrafię. Jak tworzyć riffy gitarowe. Kurwa, teraz będzie kozacko. O kurde, przestań rzeźbą mnie tej bucy. Jak tworzyć riffy gitarowe. Tak, to jest, z tego co ja zauważyłem, moje kochane ziomeczki, to jest jak tworzyć wyraz, jak tworzyć, jak grać solówki, jak komponować, jak coś tam, jak stratatata. To jest jedne z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi gitarzysta się spotyka, ponieważ to jest coś, co już wymaga pewnej jakby sumy różnych umiejętności, nie? Sumy śmigania po palcach, sumy umiejętności jakiejś wiedzy technicznej, sum różnych, prawda, czyli różnych ryb. Ale dobra, myślę, że będę robił coś takiego, jak tworzyć riffy. Tych filmików będzie sporo, bo będziemy na pewno różne modyfikacje tego robili, tych riffów i tworzenia, no nie? Bardzo często jest coś takiego, że... dobra, to teraz zacznę coś Wam ciekawego mówić. Bardzo często zaczyna się zwykle grać riffy od... tu dla takich początkujących, powiedzmy, od motywu 0-2-2 na najgrubszych strunach. 0-2-2. Tu mam od razu przester, uwaga. Czyli właściwie najprostsza konstrukcja riffu, znaczy najprostsza konstrukcja, najprostszy chwyt tego riffu, power czy power chord, jak inni uważają, inni nazywają. W sumie on też dlatego jest na 0,2,2, ponieważ używa pustą strunę. A pusta struna, słuchajcie, to jest taki dźwięk. Akurat tu mam strunę B, czyli siódmą strunę, i ona brzmi bardzo ciężko i fajnie. Czy u Was E, jak macie 6 strun? Najgrubsza struna to jest w sposób jakby najniższy rejestr, jaki możemy zagrać. No nie, dobra, zagram strunę E. Tak, czyli tutaj drga struna, dlatego jest fajny dźwięk mięsisty strasznie, ponieważ tutaj jest po prostu ta najgrubsza struna u Was, czyli struna szósta E, jest po prostu na całej długości drga. To można powiedzieć takich technicznych rzeczy. Na całej długości drga i daje najniższy dźwięk, jaki w ogóle możemy zagrać na gitarze w danym stroju, w stroju E, no nie? Ja tu z racji tego, że mam siódmą strunę, to mam jeszcze niższy. O, ten. No, ale widzicie. I teraz tak, dobra, jak tworzyć riffy? No teraz tak. Skoro jesteś taki mądry, to teraz coś wykombinuję. Najprostszym sposobem tworzenia riffów to jest... to są równe miary, tak to się nazywa. Równa miara, czyli na przykład jak włączę metronom, zaraz poćwiczymy z metronomem, mam na telefonie, to po prostu to jest dźwięki... Na przykład metronom wybija nam tak. To są dźwięki, które gramy do metronomu. Dy, 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 dy. O właśnie, posłuchajcie. Ja od razu włączę ten metronom. Wiem, że niektórzy nie lubią metronomów, ale no niestety telefon. Niestety muzyka jest taka, że koniecznie trzeba nauczyć się grać metronomem. No, myślicie, że co powiem, że koniecznie trzeba wyrzucić metronom? No nie, czekajcie, muszę go odpalić. Czekajcie, kochane ziomeczki. Cierpliwości. Zaraz, już tutaj mam. Nie tuner. Nie tuner, tylko proszę ja Was, metronom. Dobra, mamy metronom. Chyba, że nawet jeszcze znajdę jeszcze jedną rzecz. Drumate Free. Nie. Nie będę teraz czasu tracił, żeby Wam... Dobra. O, jeszcze tu mam jeden metronom. O, dobra, ten będzie git. Dobra, mam metronom. Sound Brenner się nazywa. O, Sound Brenner. Tak mniej więcej wygląda.
Na żywca to około to wstawiam miałem te po 400. Dobra, to w takim tempie nie będziemy na pewno grali, ale dobra, mamy coś takiego, damy tempo powiedzmy, załóżmy 120, czyli dwa uderzenia metronomu na sekundę, no nie, to ogarniacie. Tempo 60 to jest po prostu co sekundę, pyk, 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 tak perkusja gra, no nie, w tempie 60. Czy są normalne wartości? Dobra, jest. Tempo 120. Zobaczcie, na raz, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na raz jest inny dźwięk. I to jest bardzo ważna rzecz, którą koniecznie musimy sobie przyswoić, że po prostu na raz nam wyznacza pierwszą część taktu. Zawsze, no nie? Czyli na przykład perkusista nabija. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie? Nie wiem, czy słychać w ogóle teraz ten metronom. Specjalnie go tu postawię trochę bliżej tego kamery. I na przykład teraz najprostszy motyw riffu, jaki możemy zrobić. 0,2,2, który wam pokazywałem. W tempie 120 tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na przykład coś powiem w stylu Black Sabbath. No widzicie, tempo jest troszeczkę... gdybyśmy grali dokładnie do uderzeń tych, tak jak teraz grałem, to było przyspieszenie tydy. Tydy, to było takie tam przyspieszone. Gdybym dokładnie grał w tym tempie, to troszeczkę jest takie, jakbym, nie wiem, przygotowuję się do jakiegoś motywu, nie? No takie średniawe, no nie? Ale załóżmy, jeżeli teraz do tego metronom będzie grał w tym tempie, ale ja zagram podwójną gęstość. Zaraz sobie zobaczycie, bo teraz podwójną gęstość co on bredzi, nie? Podwójną gęstość, bo uwaga. Oczywiście, gdybym grał cały czas motyw w tym jakby przyspieszony, w tej podwójnej wartości, ja, prawda, czyli gdybym grał tymi ósemkami, to wtedy, gdybym grał w kółko, to byłoby trochę nudno, patrzcie, to byłoby coś takiego. Czyli tak, może ściszę na razie. Wiem, że czasem jakiś jest chaos w tym co mówię, ale mniej więcej ogarniacie, o co mi chodzi, no nie? Że jeżeli powiedzmy, my dostosowujemy się do metronomu, gramy wartości rytmiczne, które nam metronom wyznacza, prawda, równie dobrze, tak jak to pierwsze grałem wolno, albo to szybsze ty, to generalnie no jest jakiś riff, zawsze to można jakiś ten element gdzieś wstawić, tylko pamiętajcie, teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli takt. Takt to jest to, co właśnie wam wybijało. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli policzenie do czterech w danym tempie, to wyznacza nam takt. Czyli na przykład
Riff grany to ty przez do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery, ty. To jest jeden takt. Czyli ten riff można byłoby grać, prawda, przez ileś tam x taktów, ale no cóż powiedzieć, wtedy będzie trochę nudnawo, to może być przerywnik jakiś między jakimś zwrotkiem albo jakimś między zwrotką a refrenem, przed na przykład solówką, po solówce jakiś taki prelud, czy interlud, czy jakiś ujemuje, czy końcówka, czy cokolwiek, no nie? To można coś takiego wstawić. Ale teraz popatrzcie, jak można byłoby to urozmaicić. Ja może trochę dam kamerę w dół, kochane moje ziombeczki. Dobra, włączę ten metronom. Wsłuchujcie się w ten puls. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No, dobra, coś takiego. Zacznę od prostego grania tego podwójnego ty, czyli ósemkami, no nie? Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i tak się zwykle liczy, albo do ośmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozumiecie, jeżeli liczę do ośmiu w danym takcie, to znaczy, że mam ósemki, no nie? Jeżeli do 16 bym liczył, to bym grał szesnastkami. Czyli dobra, mamy wyznaczone tempo i sobie teraz słuchajcie w takim razie, tylko ja się jeszcze napiję kawy. Ja tutaj mam kawę czarną jak smoła. Jak piekło. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiem. Od dzisiaj we wszystkich kuźwa lekcjach. Czekajcie. Od dzisiaj we wszystkich lekcjach, które będę wam wrzucał, czy to nawet jakieś pierdoły, typu jakiś konkurs, czy cokolwiek innego, pamiętajcie o tym. Będę wam przypominał. Metronom to jest wasz taki gral. Nie mogę powiedzieć bóstwo, bo to trochę by głupio wyglądało. Metronom to jest wasz taki przyjaciel, który koniecznie musi być. Tutaj już nie ma gadania. Uważajcie, teraz będzie poważnie, kuźwa. Teraz nie. Teraz będzie poważnie. Metronom od dzisiaj. Czy dzisiaj to jest, który, 15? Kurna, czekajcie. Ja sobie zaraz zobaczę. Dzisiaj, od dzisiaj. Od dzisiaj. Kalendarz. 17, przepraszam bardzo. Od dzisiaj, od 17 maja 2020 wszyscy, którzy będą oglądać te filmy, muszą pamiętać, że metronom od tej daty, od 17 maja, to jest nieodłączny przyjaciel każdego z was. Czy to basisty, czy gitarzysty, czy perkusisty, czy kogokolwiek, kto to ogląda. Metronom od tego momentu jest dla was świętym gralem, który musi wam towarzyszyć podczas ćwiczeń. Już nawet tutaj nie chodzi mi o to, że na przykład jak gramy jakieś ćwiczenia, na przykład ćwiczymy szybkość, nie musi być na przykład tempo powiedzmy 500, czy tak jak było, co wam pokazałem za pierwszym razem, 400 kuźwa bitów, żeby palce tak zapierniczały. Chodzi o to, że metronom wyznaczał wam pewną granicę, no nie? Jak na przykład teraz nam nastukał ten metronom 120, ty, tu, tu. Ja mam na przykład w głowie to bicie cały czas. Ja mam na przykład zawsze bicie tempo 60, ja mam zawsze w głowie na przykład, no nie? To jest takie kolejne, no nie tyle zboczenie, co taki nawyk, który powinien każdy mieć muzyk i umieć mniej więcej nawet określić, w jakim tempie się gra, bo to też jest istotne, chociażby, nie wiem, ustawiamy jakieś delay, ja też, żeby wiedzieć, jak to się zgrywało, ale widzicie, słuchaliście teraz tego metronomu i cały czas ty, bardzo dobrze. I teraz na przykład, wyobraźmy sobie, że to był perkusista, który gdzieś tam siedzi z tyłu i on na przykład nam stuka pałeczkami albo nawet w hi-hatik sobie pyka, prawda? Pym, 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 tyc, tym, 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 tyc. Wiecie, już sobie jakiś talerz można dodać w którymś momencie taktu, ale metronom właśnie to jest będzie od dzisiaj. Ja zrobię jeszcze osobny film, w którym będę jeszcze na ten temat mówił, kurde, na ten temat metronomu, ale to od dzisiaj, 17 maja 2020, metronom jest waszym gralem i waszym przyjacielem i nawet nie chcę słyszeć tekstów, że coś tam był ja z metronomem, nie, bo to kuźwa... Miałem takie przypadki i wiem, o co to chodzi. Ja z metronomem nie lubię grać, bo metronom powoduje, że się mylę, kurna. Tak, jeżeli się mylisz z metronomem, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że nie grasz równo i nie jesteś w stanie ogarnąć grania równo. Dobra.
Czyli też spróbuję włączyć tempo 120. Obserwujcie, jak ja sobie to gram. Tempo 120. Kamerka w dół. Trochę za nisko. Pierwszy motyw, który tam grałem, to jest ósemkami do tego tempa. Dobra, teraz co można zrobić? Bo tutaj mamy tutaj cały czas nam wybija. Co teraz możemy dodać? Możemy na przykład jakie techniki zastosować? Możemy na przykład przy w którymś momencie na przykład puścić dźwięk. Dać mu wybrzmieć. Posłuchajcie. Tutaj widzieliście, były dwa puszczenia dźwięku. Jeden bardzo krótki, zaledwie na dwie ósemki. Właśnie na dwie ósemki ten motyw, no nie? Widzieliście takie przytrzymanie. Dobra, spróbujcie teraz zagrać ze mną. Te dwa motywy. Raz, dwa, trzy, cztery. Prosta technika. Wczuwamy się w ten beat, wczuwamy się w ten, jak ten riff powinien brzmieć. To widzicie, zatrzymywanie się w tym drugim motywie. To powoduje takie fajne bujanie. Dobra, teraz na przykład utworzę coś, jakiś riff. Teraz w tym momencie na poczekaniu utworzę riff, w którym podstawą będzie te dwa motywy. Dobra, czyli mam nadzieję, że wiecie, o co tutaj mi chodzi. Mam podstawę, do której mogę coś stworzyć. Teraz będzie trudniejsza rzecz, ponieważ to jest coś, co właśnie już wymaga umiejętności, chociażby, nie wiem, jakichś
umiejętności wytworzenia jakichś riffów, jakichś melodii, czegokolwiek. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uda, w jakim, na ile coś ciekawego wpadnie za pierwszym razem, no nie? Tam w którymś momencie się trochę rozjechałem z metronomem, ale mniej więcej chyba rozumiecie, o czym mówię, no nie? Że tworzenie muzyki, tworzenie riffów i w ogóle komponowanie i robienie czegokolwiek z muzyką zaczyna się zawsze od małych kroków, no nie? Tam później ten riff trochę modyfikowałem, no nie? Bo to zwykle to też jest tak, że czasem w czasie tworzenia tych różnych riffów, prawda? Różne rytmy się tworzą. Czasem jest tak, że się ten pierwotny zapomina, albo troszeczkę się przesunie, albo się jakoś zmieni i czasem on wylatuje z głowy, więc to jest jakby całkiem normalne, to nie, i każdy z was to może mieć i ja to też właśnie często mam, że po prostu jakiś ten pierwotny riff sobie zapominam po prostu, albo coś mi się fajnego i później po paru minutach ja kurde co to grałem. Dlatego zawsze warto nagrywać albo na telefonie, albo na komputerze grać i nagrywać, ponieważ czasem świetne rzeczy uciekają, a no, twórczość jest ulotna, no nie? Tak samo jak myśl ludzka, nie da się jej złapać, ale jeżeli nagramy to, co wychodzi z głowy, to możemy mieć większe prawdopodobieństwo, że do tego wrócimy, no nie? No widzicie, to na razie jest taki pierwszy motyw. Pierwsza lekcja, będę dużo filmików robił, pewnie jakieś te rozważania będą się zmieniać, no ale każdy inny riff będzie inaczej też brzmiał. Czyli to widzicie, to było proste zachowanie tych wartości rytmicznych podwójnych, tych ósemek, które te graliśmy. Dobra, ja kończę na teraz. Przećwiczcie to jeszcze raz, obejrzyjcie sobie jeszcze raz, posłuchajcie, pocofajcie, zwolnijcie, możecie sobie na YouTubie zwolnić tempo, jeżeli jakieś były niejasności. No i się widzimy znowu w następnym filmie, także popatki.